Umowa o bezpieczeństwie Polski i Ukrainy przewiduje między innymi stworzenie nowej formacji wojskowej. W jej skład mają wejść Ukraińcy przebywający w Polsce. W myśl dokumentu Polska będzie zachęcała obywateli Ukrainy do udziału w obronie ich kraju. Pod dokumentem o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa pomiędzy Polską i Ukrainą znalazły się podpisy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i premiera Donalda Tuska. Politolog dr Piotr Gawryszczak wyjaśnia, że podobne porozumienie z Kijowem zawarło blisko 20 państw. W poszczególnych państwach tam dochodzą różne kwestie takie lokalne, między innymi jest taki zapis w tym porozumieniu, że w Polsce będzie tworzony Legion Ukraiński. Według tego, co przekazał prezydent Ukrainy, będzie to całkowicie nowa formacja. Utworzą ją ochotnicy, żołnierze mają zawierać kontrakty z siłami zbrojnymi Ukrainy. Kijów oczekuje, że formacja zostanie wyszkolona i uzbrojona w Polsce. Mogłaby ona umożliwić obywatelom naszego kraju przebywającym na terenie Polski wzięcie udziału w obronie Ukrainy. Poza Ukrainą przebywają setki tysięcy obywateli tego kraju w wieku mobilizacyjnym. Kijów ma problem, by ściągnąć ich do siebie, dlatego wcześniej podjął decyzję o zawieszeniu świadczenia usług konsularnych dla mężczyzn w wieku poborowym. Ci, którzy chcieli odebrać dokumenty, spotykali się z odmową ich wydania, co miało utrudnić ich pobyt w Polsce. Dlatego zapowiedź Wołodymyra Zełenskiego tłumaczy jeden z zapisów, jakie znalazły się w podpisanej dziś polsko-ukraińskiej umowie. Polska na prośbę Ukrainy będzie zachęcała obywateli ukraińskich do powrotu na Ukrainę w celu podjęcia służby w siłach zbrojnych Ukrainy oraz ukraińskich siłach bezpieczeństwa i obrony. W innym punkcie porozumienia Kijów i Warszawa zobowiązują się do podjęcia rozmów o zestrzeliwaniu już nad terytorium Ukrainy przez polskie siły rakiet lecących w stronę naszego kraju. Premier Donald Tusk wyklucza, by takie decyzje zapadły bez udziału Sojuszu Północnoatlantyckiego. Potrzebujemy tutaj jednoznacznej współpracy w ramach NATO, ponieważ tego typu akcje wymagają jednak takiej wspólnej odpowiedzialności natowskiej. Opracujemy mechanizm szybszej realizacji tego punktu naszego porozumienia. Ukraina oczekuje wzmocnienia jej potencjału obronnego poprzez dostarczenie nowych samolotów. Jest zainteresowana naszymi migami, ale nie otrzyma ich, jeśli NATO nie uzupełni braków sprzętowych, jakie wywołałaby taka decyzja. My dzisiaj nie możemy po prostu przekazać migów, bo one pełnią dzisiaj funkcję pilnowania nieba nad Polską, także jako część natowskich misji. Po rozmowach z premierem prezydent Wołodymyr Zełenski udał się na rozmowy z wylatującym na szczyt NATO prezydentem Andrzejem Dudą. Od głowy państwa usłyszał zapewnienie wsparcia dla ukraińskich ambicji o dołączeniu do sojuszu. Prezydent Andrzej Duda uzasadniał polskie stanowisko, by już teraz skierować do Kijowa oficjalne zaproszenie do NATO. Byłby to także bardzo silny głos w kierunku agresora, w kierunku Rosji, pokazujący spójność polityki sojuszu, pokazujący zdecydowanie sojuszu. Politolog dr Marcin Sienkiewicz wyjaśnia, że rozszerzenie sojuszu będzie możliwe po zatrzymaniu rosyjskiej agresji i zakończeniu trwającej wojny. Wskazuje, że wtedy scenariusz rozszerzenia odsuwa od Polski zagrożenie. Ukraina w NATO oznacza, że dawna granica ze Związkiem Sowieckim nie mogłaby być odtworzona. Od początku 2022 roku Polska dostarczyła Ukrainie 44 pakiety uzbrojenia i amunicji, wyceniane na ponad 4 miliardy euro.